Okej, okay, no to zaczynamy w takim razie dzisiejszą prezentację. Od razu chciałabym poinformować, że dzisiaj prawdopodobnie dołączy do nas Andrzej, bo jak wiecie, Andrzej jest teraz na wyjeździe i właśnie dzisiaj był w biurze Skyway na Mińsku. No i mam nadzieję, że zda nam taką krótką relację. Także no, czekamy na niego, kiedy się podłączy. W takim razie ja już teraz zaczynam taką krótką prezentację na temat nowości. Tutaj jeszcze tylko napiszę do Andrzeja, że czekamy na niego, jak będzie mógł, bo wiadomo, fajnie by było, żeby nam przekazał jak najświeższe właśnie informacje z wizyty w Skyway, tak? No bo wiadomo, że to są informacje z pierwszej ręki. Także ja mu tylko napisałam wiadomość, że jak będzie mógł, no to po prostu niech do nas się podłącza. Okej, okay. I teraz tak, z takich nowości chciałabym Wam już pokazać właśnie zdjęcia z tej wizyty w biurze Skyway. Tutaj Andrzej nam właśnie dzisiaj wrzucił już na czat, także możemy obejrzeć. Jeżeli ktoś jeszcze nie widział, jak to biuro Skyway wygląda, no to możemy sobie tutaj zobaczyć. Widzimy tutaj różne takie zdjęcia. Tutaj też jest ekotechnopark, tak? Podgląd, czyli to jest ten prototyp kolejki, który się w tej chwili buduje na Białorusi. Ale oczywiście tutaj jeszcze na temat tego ekotechnoparku jeszcze będziemy mówić. Tutaj zdjęcia głównie właśnie z biura. I generalnie, no to tak to wygląda, tak? Także tutaj czekamy, jak Andrzej będzie mógł, to się podłączy. A my tymczasem powiemy o tym, co się nowego dzieje w firmie. Najważniejsza informacja jest taka, że 1 lipca 2017 roku jest zaplanowany EcoFest 2017. Jest to taka impreza właśnie w miejscowości Morina Górka w Białorusi, gdzie jest budowany prototyp kolejki. I tutaj generalnie zapraszamy inwestorów, znaczy się firma Skyway zaprasza inwestorów, którzy chcieliby po prostu przybyć, zobaczyć jaki jest stan robót, jak ta kolejka jest w tej chwili po prostu wygląda. Także można się tutaj zapisywać, nawet tutaj podam Wam stronę, bo będą po prostu inwestorzy z całego świata na tym evencie, także warto tutaj się podłączyć, bo generalnie no, w tej chwili mamy, już Wam mówię, bo mam zapisane, ze 182 krajów mamy inwestorów w projekcie Skyway i już taki jeden event był. Bodajże on chyba był tutaj na końcu listopada, z tego co pamiętam. I już oni pokazywali ten prototyp jakby na żywo, czyli zaprosili inwestorów z całego świata i pokazywali, jak to wygląda. Ale teraz jeszcze raz, no wiadomo, że od listopada do lipca trochę jest czasu, czyli ten stan prac na tym prototypie jest już dużo bardziej pewnie zaawansowany i dlatego zapraszają już w tej chwili, można tam się po prostu zapisywać na ten event. I jest to fajne, że firma jakby dzieli się z nami i chce nam po prostu pokazać, jaki jest aktualny stan prac. No bo tak naprawdę przypominam, że to jest w tej chwili ukończenie tego prototypu jest kluczowe. Kluczowe dlatego, że jak tylko ten prototyp kolejki na Białorusi zostanie zakończona jego budowa, to firma wtedy zacznie poważnie myśleć właśnie o wejściu na giełdę. Znaczy się już teraz myśli o tym, ale to po prostu wszystko przyspieszy, ponieważ jak tylko ten prototyp zostanie zbudowany, to firma będzie mogła podpisywać kontrakty na instalację tej kolejki w kolejnych państwach i po prostu wiadomo, że jak firma będzie po prostu zarabiać
pieniądze, no to wtedy my też zaczniemy zarabiać pieniądze, bo na razie wiecie, no taka budowa to są jednak gigantyczne koszta, przygotowywanie tego wszystkiego pod względem technicznym, no to każdy może sobie wyobrazić, jakiego rzędu to są koszta, dlatego cały czas na razie akcje są sprzedawane, ale zaraz jeszcze do tego dojdziemy. Jeszcze z takich nowości chciałam powiedzieć, że Ekotechnopark, właśnie ten na Białorusi, dostał od prezydenta Białorusi Łukaszenki, tak, dostał 16 kilometrów pozwolenie na to, żeby wydłużyć trasę tej kolejki o 16 kilometrów dodatkowo, tak, 16 kilometrów, myślę, że to jest dosyć sporo, także tutaj z takich nowości, czyli jakby to jest wszystko też w porozumieniu tam z prezydentem, no bo wiadomo, że jednak to jest spora połać ziemi i to muszą być po prostu na to wszystko odpowiednie pozwolenia. I co jeszcze jest takich rzeczywiście newsów, no to to, że firma Skyway przechodzi na 9. etap rozwoju. Co to znaczy? De facto 8 marca właśnie firma Skyway przechodzi na nowy 9. etap rozwoju. To oznacza, że jest już o krok bliżej celu. Celem jest oczywiście wdrożenie transportu strunowego na całym świecie. Jestem przekonana, że firma to zrobi, tak? Więc tutaj jakby no to jest po prostu wszystko tylko i wyłącznie kwestia czasu. Jeszcze takie wiadomości na temat tego 8. etapu, ponieważ nie wszyscy wiedzą, ale jest generalnie 15 etapów. No i jakby my już w tej chwili jesteśmy jeszcze teraz na 8. etapie. A jak będzie 8 marca, no czyli akurat tutaj wypada Dzień Kobiet, tak, to wtedy będzie już 9. etap, czyli już coraz bliżej jesteśmy na ukończeniu tego projektu. Coś o tym 8. etapie, który właściwie się praktycznie kończy. Był to okres bardzo aktywny dla firmy i owocny, ponieważ pod koniec 2016 roku w Ekotechnoparku zostały uruchomione badania ruchu pojazdu Skyway, czyli jakby właśnie już, no ta kolejka po prostu tam jeździ, tak? Zostały przeprowadzone również udane negocjacje w sprawie nadchodzącej certyfikacji transportu strunowego. Dlaczego certyfikacja jest taka ważna? No wiadomo, tak, jeżeli wprowadzamy jakąś technologię na rynek, no to ona musi być opatentowana, musi mieć wszystkie certyfikaty, wszystkie zezwolenia, wszystko musi być tutaj grać, jeśli chodzi o taką, takie po prostu ścisłe rzeczy, taką papierkologię. Także no to jest bardzo ważne, że tutaj są praktycznie cały czas prowadzone ruchy po prostu przez firmę w tej sprawie. I no tak naprawdę to na co firma ciągle zbiera, jakby dlaczego firma ciągle prowadzi sprzedaż udziałów, niektórzy się pytają. No dlatego, że to są wszystko oczywiście gigantyczne koszta. Tak naprawdę tylko i wyłącznie dzięki naszym pieniądzom, dzięki pieniądzom udziałowców firma może po prostu rozwijać się w takim błyskawicznym tempie, w jakim się rozwija. Ja naprawdę jestem pod wrażeniem, myślałam, że to wszystko będzie szło dużo dłużej, ale idzie naprawdę w ekspresowym tempie do przodu. No i właśnie też przypominamy, bo to jest bardzo ważne dla osób, które jeszcze się nie zaopatrzyły w udziały, bo oczywiście na udziałach zarabiamy niesamowite przebicie. Generalnie kapitalizacja jest spodziewana minimum na takim, jak to nazwać, no, na takim poziomie 1 dolar, jedna akcja, czyli w tej chwili załóżmy tam kupujemy, nie wiem, za 40 dolarów, za chwilę będziemy pokazywać dokładnie, powiedzmy za 40 dolarów kupujemy na przykład 20 tysięcy udziałów, to zobaczcie, kapitalizacja potem wyniesie 1 dolar, jedna akcja, tak? Ale jeszcze dokładnie powiem, za ile potem można kupić, ile akcji, ale generalnie no, to jest bardzo wysoki zwrot tej inwestycji. Oczywiście na te pieniądze trzeba będzie poczekać, ponieważ zarobimy te pieniądze wtedy, kiedy firma wejdzie na giełdę, a na pewno nie będzie to wcześniej niż 2018 rok. Ale myślę, że na takie pieniądze warto czekać, zwłaszcza, że jeżeli ktoś na przykład będzie miał 1 milion akcji, no to potem niech sobie to po prostu pomnoży razy 1 dolar, czyli przykładowo ma 1 milion dolarów, tak? No wiadomo, że komuś może się wydawać, że to są jakieś kosmiczne tutaj rzeczy, ale wyobraźcie sobie, że coraz więcej krajów chce u siebie mieć tą zainstalowaną kolejkę i to naprawdę będzie na skalę międzynarodową.
Także takie pieniądze są tutaj realnie do zgarnięcia. Oczywiście, jeżeli tylko zainwestujemy w odpowiednim czasie odpowiednią ilość pieniędzy, chociaż tak naprawdę no, pakiety zaczynają się nawet od $15, tak? Nie trzeba tutaj wydawać kokosów, chociaż oczywiście, jeżeli ktoś chce mieć więcej akcji, no to wtedy powinno się zainwestować odpowiednio więcej, ale o tym jeszcze tutaj powiemy. Ponieważ bardzo ważna jest taka sprawa, że 8 właśnie marca, czyli tutaj Dzień Kobiet, będzie właśnie zmiana cen akcji. W tym roku jeszcze zmiany cen akcji nie było, ale no już generalnie, nie wiem, czy zauważyliście, ale na stronie pojawił się taki zegar, który odlicza dni do zmiany dyskontu. W zeszłym roku były dwie zmiany cen akcji, w tym roku jest to pierwsza zmiana cen akcji, czyli generalnie jakby no zmiana dyskontu bardziej można to nazwać, ponieważ za tą samą cenę będziemy mogli dostać po prostu mniej udziałów, tak? Czyli jeżeli no za tą samą cenę, która jest, będziemy mogli stosunkowo mniej udziałów otrzymać, dlatego lepiej zainwestować rzeczywiście przed tym 8 marca. I tutaj właśnie jest ten zegar pokazany, czyli też przypominam, że jeżeli są pakiety ratalne, jeżeli sobie zarezerwujemy przykładowo pakiet, nie wiem, $50 ratalny, to już sama wpłata pierwszej raty $50 gwarantuje nam rezerwację pakietu jeszcze na starych, korzystnych warunkach, tak, do 8 marca. Tylko oczywiście pod warunkiem, że potem będziemy płacić te raty regularnie. No tutaj oczywiście chcę powiedzieć, że to nie jest bank, nikt was nie będzie ścigał, jeżeli tam nie zapłacicie jakieś raty, ale nie będzie też żadnej windykacji, także tu się nie ma co martwić. No ale jeżeli po prostu nie będzie się płacić tych rat, no to wiadomo, firma może anulować wam pakiet, no i wtedy tracimy po prostu te korzystne warunki. Także o tym po prostu tutaj przypominam, żeby potem nie było zdziwienia. Tutaj taki przegląd, od kiedy tak naprawdę ta technologia już zaczęła jakby się tworzyć, tak? No, zobaczcie, od 1978 roku do 2014 roku tak naprawdę to było same opracowywanie technologii, no ponieważ wynalazcą tutaj Skyway'a jest geniusz Anatolij Junicki. On już wcześniej jakby opatentował, wymyślił chyba tam, w tej chwili nie pamiętam, 30 wynalazków. To tutaj on praktycznie tyle czasu po prostu no, planował, tak, i opracowywał tą technologię. A tak naprawdę dopiero od 2014 roku to, co zostało wymyślone przez niego, zaczęło się materializować, tak? Czyli powiedzmy to, co wcześniej było tylko w jego głowie, czy tam rozpisane w jakichś planach takich technicznych, to od 2014 zaczęło powstawać w świecie jakby tutaj rzeczywistym, tak to nazwę, czyli po prostu zrobiono składkę wśród inwestorów, którzy wyrazili taką chęć oczywiście i zaczęto na zasadzie tak zwanego tam crowdfundingu udziałowego, po prostu powiedziano, no słuchaj, jest fajny projekt, będzie taka kolejka, czy chciałbyś dorzucić się, a będziesz miał z tego profity w przyszłości. No i znalazły się pierwsze chętne osoby, no i potem również oczywiście to dotarło do Polski. I od tego 2014 tak naprawdę tutaj wszystko ruszyło. Sama budowa zaczęła się tego ekotechnoparku, prototypu kolejki tutaj no, praktycznie w 2015 roku. I w tej chwili cały czas ta budowa oczywiście trwa. No i jesteśmy już tutaj na etapie, znaczy już jesteśmy blisko tego, żeby ta technologia została wdrożona praktycznie na całym świecie. Tutaj chciałam tylko właśnie powiedzieć, bo niektórzy nie wiedzą, na czym polegał ten 8 etap, czyli ten, który praktycznie kończymy, bo też chciałam powiedzieć te wszystkie etapy, 15 etapów, jeżeli ktoś by po prostu chciał wiedzieć dokładnie, co firma ze szczegółami robi, co ma zaplanowane, to w waszych biurach mamy dokument, możemy sobie pobrać 15 etapów rozwoju Skyway i każdy będzie wiedział, czym aktualnie się zajmuje taka firma, bo często mam takie pytania, co się w tej chwili dzieje, a tak naprawdę można sobie pobrać dokument i poczytać go, bo firma wszystko ma rzetelnie rozpracowany każdy krok i to ja uważam, że
To jest bardzo duży plus, ponieważ działają ściśle według harmonogramu, wszystko skrupulatnie, punkt po punkcie realizują i dlatego jestem pewna, że ten projekt odniesie sukces, ponieważ no, jeżeli tak nie wiem, w życiu po prostu planujecie jakieś działanie, to musi być plan. Jeżeli jest plan, po prostu się go wykonuje krok po kroku i oni robią to po prostu perfekcyjnie. Dlatego tutaj chciałam tylko tak powiedzieć w skrócie, na czym polegał ten ósmy etap. Generalnie no to jest tak tworzenie dokumentacji roboczej dotyczącej właśnie transportu towarowego, cały czas kontynuacja prac z klientami i z dostawcami sprzętu, części, no bo wiadomo, że ktoś te części do tej kolejki musi wytwarzać. Tutaj, co jeszcze dalej? Rozszerzenie działalności spółki akcyjnej, technologie strunowe. No i tutaj kontynuacja prac budowlano-montażowych dotyczących budowy kompleksów testowych Skyway, infrastruktury i cechów produkcyjnych. No to jest, widzicie, wszystko to jest takim technicznym językiem opisane. Tak naprawdę ja to tutaj jeszcze bardzo skróciłam, bo tych punktów jest tam bardzo masa, tak? Bo jest punkty, potem podpunkty i podpunkty podpunktów i tak dalej. Więc tutaj to jest bardzo wszystko skrócona wersja. Także no w każdym razie firma nie próżnowała, cały czas działała. No i teraz przechodzimy do tego dziewiątego etapu, tak? Tutaj przypominam, każdy może sobie zobaczyć ten harmonogram w zakładce profile dokument, czyli to jest na naszym biurze, możemy sobie dokładnie taki plan, no po prostu go sprawdzić. I teraz co będzie w kroku dziewiątym, to też tak bardzo tutaj w skrócie, właśnie przede wszystkim będzie, to jest akurat Google Translate, bo tam wszystko niestety jest po rosyjsku, więc może tak być trochę napisane kali pić, kali jeść, ale postaram się to jakoś Wam tutaj przetworzyć. No i tutaj krok dziewiąty, no to właśnie będzie zmiana tego dyskontu, czyli po prostu no, akcje podrożeją. I tak naprawdę w kroku dziewiątym mamy cały czas właśnie kontynuację pracy z klientami i dostawcami sprzętu. Cały czas tworzą te wagony, tak, zresztą już prototypy wagonów, jakie będą do tych kolejek, mogliśmy zobaczyć na międzynarodowych targach transportu, które były w zeszłym roku, ale cały czas jakby jest to tworzenie części, również ta certyfikacja, tworzenie również salonów sprzedaży Skyway i również będą też tworzenie tych jakby części do tego Skyway, który będzie w mieście, bo mamy wiadomo, ta kolejka jeździła i w miastach, czyli przewoziła pasażerów i również będzie przewoziła towar, tak? Czyli na to wszystko oni muszą być tutaj przygotowani. Również w etapie dziewiątym będą cały czas pozyskują cały czas nowych klientów, czyli inwestorów nie takich jak my, tak powiedzmy prywatnych, tylko inwestorów, którzy chcieliby u siebie zainstalować tą kolejkę w swoich krajach i po prostu podpisują już wstępne umowy. To jest dla nas bardzo dobra wiadomość, ponieważ im więcej umów podpiszą, no to tym szybciej my również zobaczymy swoje pieniądze za akcje. Także można powiedzieć, że tutaj jeszcze z tego, co tutaj czytamy, to oni przyjmują już jakieś takie wstępne nawet zaliczki, ale to generalnie mają już tutaj w tym dziewiątym etapie nawet wykazywać jakiś dochód, tak? Czyli no widać, że firma się rozwija, bo wcześniej wiadomo, to był trochę taki, nie wiem jak to nazwać, taki kocioł bez dna, czyli ciągle tutaj się pakowało w rozwój tej kolejki fundusze, no bo to są ogromne koszta, a o to chodzi, żeby firma też zarabiała, no bo na tym to polega, tak? I w tym momencie, co jeszcze będzie w tym etapie dziewiątym? Rozszerzenie personelu, tak? Czyli to jest bardzo ważne, ponieważ firma szkoli cały czas personel, który będzie obsługiwał te kolejki, także no to jest ważne, tak, że tutaj jest nie tylko to wszystko przygotowywane od strony takiej infrastrukturalnej, ale również właśnie, że będą to oczywiście obsługiwać ludzie, którzy muszą przejść odpowiednie szkolenia.
Okej, no to tyle tutaj w tym etapie dziewiątym. Tak naprawdę to jest bardzo duża ta rozpiska. Ja nie chcę jej teraz cały czas omawiać, po prostu każdy ma w swoim biurze, może sobie ściągnąć i poczytać, co dokładnie będzie w tym etapie dziewiątym. O nie, jeszcze tutaj jest dalej. Co tutaj takiego najważniejszego mamy? No tak, że mamy tutaj generalnie wyszczególniony koszt etapu 9, to jest 25 milionów dolarów. O kurczę, no to jest spora kwota, ale widzicie, że firma idzie cały czas do przodu. No i chcą, już tutaj jest wyraźnie powiedziane, że chcą zawierać umowy przedwstępne i odbierać zaliczki dla zamówień, czyli że oni powiedzmy podpiszą z kimś umowę na kolejkę i już odbiorą od na przykład danego kraju powiedzmy zaliczkę na realizację tej kolejki, oczywiście wstępną, bo wiadomo, że wszystkie kraje zainteresowane zainstalowaniem u siebie tej kolejki na razie czekają tak czy siak, aż w tej miejscowości Morina Gorka na Białorusi zakończy się budowa prototypu, no bo no powiedzmy na logikę, nikt kota w worku nie będzie kupował. Wiadomo, że jeżeli załóżmy ty byś był osobą, która by chciała u siebie zainstalować taką kolejkę, również byś chciał wiedzieć, co dokładnie instalujesz, jak to będzie wyglądało. Także no tak to wygląda. Tutaj jeszcze, jeżeli ktoś by miał dalej wątpliwości, czy ta kolejka to jest, ma sens, czy to ma ręce i nogi, no to możemy powiedzieć, że technologia Skyway otrzymała dwa granty od ONZ. Jest również zarejestrowany w EZIN, czyli to jest, no to można sobie sprawdzić, że jest tam specjalny po prostu certyfikat. Również australijska państwowa niezależna firma konsultingowa robiła taką analizę firmy, czyli to nie jest tak, że firma sama o sobie mówi, że my jesteśmy świetni, tylko że ona poddaje się cały czas różnym analizom ekspertów, którzy również wyrażają swoje opinie na temat tego przedsięwzięcia i większość oczywiście opinii, no to jest taka, że ten projekt naprawdę ma przed sobą no, świetlaną przyszłość, można nazwać. Również wspomaga Skyway'a Narodowa Agencja do Spraw Inwestycji i Prywatyzacji Republiki Białoruś. No to tak akurat coś brzmi tak średnio, ale generalnie no ważne, że podmioty takie po prostu międzynarodowe wspomagają Skyway'a. A jeszcze najważniejsza rzecz, bo tutaj nie powiedziałam, Ministerstwo Transportu Federacji Rosyjskiej uznało technologię transportu strunowego junickiego za innowacyjną, obiecującą i wydało rozporządzenie do wspólnego z Centrum Technologii w polityce tutaj substytucji importu usług transportowych. To jest jakoś tak dziwnie przetłumaczone, ale w każdym razie ministerstwo uznało oficjalnie tą technologię transportu strunowego. Oczywiście Ministerstwo Transportu Federacji Rosyjskiej. Także no ma poparcie. Tutaj jeszcze tak jest przedstawione jakby chronologicznie, jakie były etapy rozwoju firmy, no to już mówiliśmy, że w kwietniu 2015 rozpoczęła się budowa prototypu na Białorusi, w maju 2016 zaczęła się budowa kolejki na Australii, o tym nie mówiliśmy, ale to też jest również duży sukces firmy, że również w Australii jest zainteresowanie tą kolejką. We wrześniu 2016 firma zaprezentowała się na międzynarodowych targach transportu InnoTrans. W październiku 2016 nastąpiła demonstracja systemów transportu lekkiego i miejskiego. Była to prezentacja na żywo, czyli inwestorzy z całego świata przyjechali i po prostu oglądali ten prototyp. I w tej chwili 2017 będzie kolejna oczywiście demonstracja. Tutaj nie było jeszcze wyszczególnione to, że ruszyła budowa odcinka trasy Skyway w Indiach, czyli też również Indie na przykład są zainteresowane i de facto już został tam po prostu podpisany wstępny kontrakt na budowę tej kolejki, także to jest bardzo dobra informacja. Jeżeli ktoś nie wie, no to właśnie się o tym dowiedział. Jakie są jeszcze zalety Skyway, to tak w skrócie dla osób, które nie wiem, może tutaj są pierwszy raz. No generalnie po co taka kolejka, tak? Po
Po tym, jak pojawi się ten transport, czyli kiedy ta kolejka już wejdzie tutaj w życie i będziemy ją widzieli w naszych miastach, to można stwierdzić, że zmaleją po prostu korki na ulicach. No bo jeżeli ta kolejka będzie się poruszać z prędkością nawet do 500 km na godzinę, no to generalnie widzimy, że, no, że po prostu większość osób może zacząć wybierać tą kolejkę zamiast na przykład jazdy samochodem, zwłaszcza, że jest to technologia bardzo przyjazna dla środowiska, obniża od 3 do 5 razy zużycie paliwa i negatywny wpływ na środowisko w porównaniu do transportu drogowego. I co najważniejsze, no wszystkich też interesują koszta. Ten transport jest 2 do 3 razy tańszy od zwykłego transportu drogowego, 10 razy nawet tańszy od po prostu od kolei, od autostrad, 2 do 3 razy tańszy od kolejki jednoszynowej, 15 do 20 razy tańszy od pociągów związanych z technologią poduszki magnetycznej i jest przede wszystkim bardzo bezpieczny. Przypomnijmy sobie, co roku na świecie na skutek wypadków drogowych umiera 1,5 milionów osób, a 20 milionów osób doznaje okaleczeń. Skyway może ocalić od śmierci tysiące osób i miliony zwierząt. No, można tak powiedzieć, że tak rzeczywiście będzie, ponieważ no, nie ukrywajmy, wypadków jest bardzo dużo, także myślę, że jest to jakieś rozwiązanie. I jeszcze ważne jest to, że dużo zamówień wstępnych na zainstalowanie tej technologii w różnych krajach zostało już złożone. Cały czas są inicjowane projekty celowe, czyli co to oznacza, że cały czas zgłaszają się do Skyway'a różne grupy osób, które chcą u siebie zainstalować tą kolejkę na przykład na danej trasie. Przykładowo w Australii droga z Melbourne do Sydney zajmuje w tej chwili bodajże 10 godzin, a docelowo jest taki plan, żeby zrobić tam po prostu właśnie Skyway'a, który pewnie tą trasę przemierzy pewnie 2 razy szybciej. Czyli są też projekty właśnie celowe, specjalnie nadane po prostu trasy. To po prostu ma wszystkim ułatwić życie. Wspomniałam wcześniej o tych targach międzynarodowych transportu, które były w 2016 roku. I teraz oczywiście firma Skyway dostała zaproszenie na kolejne targi, które odbędą się w 2018 roku. I będzie to w Berlinie, także już tutaj można się powoli przygotowywać, ale na razie oczywiście zapraszamy na event, który będzie 1 lipca w Morina Gorka na Białorusi. Chciałam powiedzieć jeszcze o promocji na pakiety, ponieważ tylko do 8 marca mamy bardzo fajną promocję. Otóż te pakiety, czyli $25 miesięcznie, $50 miesięcznie, $100 miesięcznie, $200 miesięcznie, to są najpopularniejsze pakiety. Jeżeli teraz do 8 marca zdecydujemy się na ten pakiet i wykupimy dwie raty za jednym zamachem, czyli na przykład $50 zainwestujemy, czyli jakby dwie raty opłacimy, to w tym momencie dostaniemy od firmy specjalny bonus i warto się tym zainteresować. Sama sobie kilka takich pakietów właśnie wykupiłam, ponieważ to jest też, przypominam, że jeżeli wpłacisz pierwszą tą ratę, to już rezerwujesz cały pakiet w starej cenie. Od razu chciałam powiedzieć, że to tak działa, te pakiety, że dwie raty będą opłacone od razu. Ale nie będzie to pierwsza i druga rata, tylko to będzie pierwsza rata i ostatnia rata. Tak firma zrobiła. Czyli jeżeli teraz się zdecydujesz na ten pakiet i opłacisz na przykład te dwie raty, to musisz mieć świadomość, że za miesiąc kolejna rata druga będzie płatna, bo ty na przykład zapłacisz teraz pierwszą i dziesiątą, tak? Tak po prostu są te pakiety skonstruowane, no tak to wygląda.
Warto rzeczywiście, myślę, że się na nie skusić, bo tutaj nie ma kwalifikacji takiej, że trzeba zaprosić osoby. Przypominam, bo wcześniej takie pakiety też były, ale były taki jakby tam kruczek, można to nazwać, że trzeba jeszcze, żeby dostać bonus, trzeba zaprosić osoby. W tych pakietach nie trzeba zaprosić osób, wystarczy po prostu, że opłacisz tą podwójną ratę przy pierwszej płatności. Także bardzo. Bardzo polecam, bo te bonusy są naprawdę tutaj spore. To oczywiście te panele, te pakiety mamy na nowej wersji strony, tak? Od razu mówię. No i teraz takie jeszcze zaproszenie tutaj do osób niezdecydowanych. Dlaczego warto zainwestować w Skyway? Generalnie, no, potencjalnie ta kolejka może to być nawet 50% światowego rynku usług transportowych. Inwestorzy staną się współwłaścicielami technologii transportu, której wartość jest szacowana na 400 miliardów dolarów. Dostęp do rynku światowym w 2017 roku, no tutaj trochę to tak różowo jest przedstawione, ale generalnie no, cały czas technologia się rozwija, nowi inwestorzy są pozyskiwani. Myślę, że to wejście na giełdę no, nie wcześniej niż 2018 rok, ale 2017 tak czy siak już inwestorzy są pozyskiwani cały czas nowi. Takie kontrakty kolejne są podpisywane i minimalna kwota inwestycji, no bo wejście tutaj można być nawet od 15 dolarów, pakiet jednorazowy, jest taka możliwość, chociaż oczywiście to się nie za bardzo opłaca, ponieważ z tego co pamiętam, na przykład za 15 dolarów dostaniemy tylko 450 udziałów, no ale jeżeli ktoś nie ma innej możliwości, no to można oczywiście się na takie pakiety zdecydować, czy też chociażby na ten najmniejszy, już bardziej się te pakiety ratalne naprawdę opłacają niż te pakiety jednorazowe na ten najmniejszy 25 dolarów miesięcznie. Ale oczywiście, jeżeli tylko mamy możliwość, no to lepiej zainteresować się wyższymi pakietami, bo tam też są wyższe bonusy. No i tutaj tak cały czas właśnie mówię o tych krajach, które wstępnie są zainteresowane zainstalowaniem u siebie tej kolejki, więc żeby tutaj nie być gołosłownym, no to powiemy tak, że Unia Europejska przykładowo wstępnie chciałaby tutaj zainwestować 60 miliardów dolarów, bo to jeszcze nie są kwoty, które de facto zainwestowane, tylko to są takie złożone powiedzmy oferty. I na przykład taka trasa Londyn, Berlin, Moskwa, a może potem nawet do Tokio, mogłaby powstać na terenie tutaj dzięki jakby tutaj wsparciu Unii Europejskiej. Potem Australia, to już mówiłam, Melbourne, Sydney byłaby zainteresowana instalacją takiej trasy. Rosja, Moskwa, Mińsk, Wilno, Kaliningrad, tak. Tutaj oczywiście no to są deklaracje takich wstępnych kwot. Boliwia, również Wietnam i Zjednoczone Emiraty Arabskie. Zobaczcie, jaka tam jest kwota. Generalnie no, takie są wstępnie złożone oferty. Jak zostać inwestorem? No to po prostu zgłoś się do osoby, która Cię tu zaprosiła na ten webinar, jeżeli jeszcze nie masz konta. Zarejestruj się. Sama rejestracja oczywiście jest bezpłatna, ale jeżeli chcesz wybrać pakiet, no to pakiet już jest inwestycyjny, tak? Czyli wiąże się z inwestycją. Wybieramy odpowiedni pakiet, który jest po prostu dobrze dopasowany do naszego budżetu, bo też nie ma sensu rzucać się na nie wiadomo jakie raty, jeżeli nie będziemy w stanie ich potem płacić, dlatego po prostu wybierzmy te raty rozsądnie i po zakończeniu procedury otrzymamy oczywiście certyfikat, bo wszystkie nasze akcje są księgowane w głównym rejestrze akcjonariuszy. I tak jak mówię, jeżeli mamy jakieś pytania, zadawać je proszę teraz. Zobaczymy też, czy jest Andrzej. Jeżeli jest Andrzej, to bym chciała, żeby się podłączył. Tutaj chyba widziałam, że jest Andrzej na webinarze. Więc fajnie by było, żebyś teraz podłączył i zdał nam jakąś relację na żywo. Więc ja nie wiem, czy tu się muszę wylogować. Czy on się może podłączyć? Poczekajmy chwilkę. Chyba, że w międzyczasie macie jakieś pytania, to możecie pisać. Ja spróbuję się może skontaktować z Andrzejem.
Dobra, jeżeli macie jakieś pytania, to proszę piszcie. O.